Gmina Wisznice realizuje duży jak na nas projekt rewitalizacji gminy Wisznice. Jest to projekt, który zakładaliśmy, że osiągnie kwotę około 15 milionów, w tej chwili już przekroczył, ponieważ w każdym modernizowanym budynku niestety są prace dodatkowe, ale tak to w tej chwili bywa niestety. I to jest jeden z tych budynków, które są rewitalizowane, modernizowane w ramach projektu rewitalizacji gminy Wisznice. Jest to budynek na stadionie Tytana Wisznice. Budynek socjalny. Ten budynek, który był dotychczas, to był budynek, który absolutnie nie przystawał do obecnych czasów i do tego, gdzie Tytan Wisznice gra w tej chwili w lidze okręgowej. Myśmy się wstydzili tego budynku, tak to trzeba powiedzieć. Natomiast cieszymy się w tej chwili, że udało się zdobyć środki i budujemy z prawdziwego zdarzenia budynek, w którym nie tylko zawodnicy Tytana, ale też inne osoby będą mogły się spotykać. Osoby trenujące również, te najmłodsze w Tytanie Wisznice, te kilkuletnie dzieci, bo nawet takie przychodzą. Zresztą ja to powtarzam wielokrotnie, to jest w tej chwili czas Roberta Lewandowskiego i tych młodych chłopców, ale i młodych dziewcząt, które są zapatrzone w naszego napastnika i chcą być takie jak on i garną się do piłki. My mamy 3 grupy juniorskie, także juniorskie i niżej. Także widać, że zainteresowanie piłką nożną i futbolem jest. Będzie to siedziba również klubu, zarządu klubu, ale będą to 4 szatnie, więc tak naprawdę w momencie, kiedy w soboty grają zwykle ci najmłodsi, to nie będzie to kolidowało z szatniami dla seniorów, którzy grają zwykle w niedzielę. Koszt modernizacji tego budynku to około 1 200 000. Modernizacja zostanie zakończona. Wczoraj mieliśmy Radę Budowy i tak zgodnie z relacją wykonawcy z końcem grudnia i taki jest termin realizacji tego przedsięwzięcia. A fundusze z Unii Europejskiej też są? Tak. Jest to cały projekt rewitalizacji gminy Wisznice jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, gdzie tak jak mówiłem, koszty całkowite to przekroczą na pewno 15 milionów, natomiast koszty kwalifikowalne to niecałe 14 milionów, 13 milionów 900 tysięcy, z czego prawie 11 milionów jest dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. To też jest próba takiego odciągnięcia dzieci i młodzieży od komputerów, w zasadzie od komórek teraz, bo teraz się wszystko skupia w komórce, jak obserwuję swoje dzieci, inne dzieci, to nawet nie potrzebują komputera, a komórkę i praktycznie cały dzień mogą z tą komórką spędzić. Natomiast jest to, chcemy dać możliwość spędzenia czasu w inny sposób, w sposób aktywny. Jedno słowo, sport to zdrowie. Sport to zdrowie, tak. Okay. Dziękuję bardzo.